Przypomnij mi, jak smakuje szczęście. Odsłuż me łzy, wypowiedz zaklęcie. No dobrze, witamy wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Może gorąco to już nie, bo już tak jest gorąco. Ale dobrze, że jesteście. Liczę dni i swoje łzy. Tyle mi zostało. Dałaś mi piękne sny. Wciąż było nam mało. Przypomnij mi, jak smakuje szczęście. Osusz me łzy, wypowiedz zaklęcie. Lećmy do gwiazd po nasze marzenia. Cały ten świat mamy do stracenia. Przypomnij mi, jak smakuje szczęście. Osusz me łzy, wypowiedz zaklęcie. Lećmy do gwiazd po nasze marzenia. Cały ten świat mamy do stracenia. Jakie atrakcje były najlepsze? W Muchańcu. Nastrzelaliście na strzelnicy? Nie. Szkoda. A co powiedział o wstępie gwiazdy wieczorem? Superanskie, super było. Może ocencie imprezę w skali 1 do 10. 10. Elo, trzymam delo. No był taki konkursik w strzelaniu z wiatrówek, z łuku. No i udało mi się wygrać pierwsze miejsce. Za tak, to jest nagroda. Za pierwsze miejsce. Mi się najbardziej podobała taka piłka, to tam się wchodzi do środka i wtedy się tam kulka. No, Boys! Boys z Kreaty Show, prawda? No. Jak macie ulubioną piosenkę Boys? Najpiękniejsza dziewczyna. To też grali. Ale oczy szafirowe też wyszły. Oczy szafirowe wyszły. No ale tradycyjnie jesteś szalona, to jest w ogóle jakiś przepływ. Strzelnica z piłki nożnej, te konkursy, trampoliny. Ja jestem bardzo zadowolony. Impreza wydaje mi się bardzo udana. Ja osobiście się też troszeczkę tutaj bawiłem, szczególnie zaproszona gwiazda, myślę, że prowadziła do troszeczkę takiego życia. Nie tylko dzieci są zawsze zadowolone, cieszymy się z tego, to taki był główny zamysł zawsze, że to była przede wszystkim impreza dla dzieci. A teraz tak troszeczkę ewoluuje i jest to taki piknik rodzinny, więc staraliśmy się, żeby w tym roku też było trochę więcej radości i czegoś więcej też dla dorosłych. Nie wiem, ile nas tutaj dzisiaj było, ale myślę, że około 2000 dzieci dorosłych uczestniczyło w tym imprezie, więc no tak nie jest, bo ludzie za dużo nie ma, więc prawdopodobnie zostaniemy tutaj, natomiast będziemy się starali cały czas podkręcać poziom, modyfikować, zwiększać liczbę tych wszystkich atrakcji przede wszystkim. No żeby dzieci nie czekały, żeby dla każdego było coś ciekawego, żeby więcej tego czasu aktywnie, a mniej no właśnie na oczekiwanie. Pozdrawiamy Ostrudę Jakub! Ja! Ostrudę Jakub! Może być! Może być! Jakub! Dobra, chodźmy!